O wasze zaangażowanie, wasza służba, wasze działania powodują, że to, co robicie, jest naprawdę godne pochwalenia i to, co robicie, jest robione z pasją i warto to naśladować. Nie tak dawno temu, bo wczoraj rozmawiałem z wiceministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych i opowiadałem o tym wszystkiego rodzaju działaniach, które podejmujecie. Miejmy nadzieję, że na Brzeskim Festiwalu Integracyjnym pan minister odwiedzi Kotyn i zobaczy, co tutaj dobrego się dzieje właśnie waszej działalności i będziemy mogli się wszyscy pochwalić tym waszym zaangażowaniem, a tych projektów i tych działań jest naprawdę niewątpliwie dużo. Kończąc, szanowni państwo, chciałem przede wszystkim wam złożyć w związku z nadchodzącymi świętami tego, aby Zmartwychwstały Chrystus dał wam siłę na każdy dzień. Ja mówię, że jesteście silni, ale ta siła płynąca z Zmartwychwstałego Chrystusa jest nam potrzebna na każdy dzień. Życzę wam dużo zdrowia, rodzicom również radości na każdy dzień i wam wszystkim jak najwięcej tak wspaniałych projektów, jakie realizujecie i przedsięwzięć, bo naprawdę gmina Kotyn jest was bardzo duża. Dziękuję. Proboszczu parafii prawosławnej, wszyscy zabrani goście, przepraszam, że tak mówię, ale tylko dlatego, że was kocham i szanuję, to przyszłam, bo jestem to świetnie zborowany. Ale nie mogłem sobie tego odmówić z dwóch względów. Z tego względu, że zadzwoniła pani dyrektor Micewicz, która dzisiaj idzie na operację kolana i prosiła, żebym przekazała w jej imieniu wam życzenia świąteczne. Jak również miałam nadzieję, że przyjedzie, może dojedzie jeszcze pani Ania Skroczyńska, pani kierownik oddziału osób niepełnosprawnych rehabilitacji, bo to ona właśnie jest dystrybutorem pieniędzy dla osób niepełnosprawnych. To od jej wydziału zależy, ile trafi do osób niepełnosprawnych, łazienek, zniesienie barier, wózków, różnych rzeczy, które służą życiu waszym codziennym. Szanowni państwo, tu pan sekretarz powiedział o naszej gminie, gminie dwa ośrodki, które przenoszą nam chlubę, ale nie możemy zapominać, że gmina Kotyn w ogóle jest pod względem opieki jako takich osób starszych, niepełnosprawnych, to nie wiem, czy jest taka druga, panie sekretarzu. Ponieważ pełniąc 16 lat funkcję radnej powiatu, miałam okazję pracować w Komisji do Spraw Zdrowia i Spraw Społecznych i te wasze wszystkie sprawy, problemy są moimi problemami, bo wszechwiecie, że również mam córkę niepełnosprawną, a jeszcze w dodatku teraz bratowa, która zmarła, pozostawiła nam też w spadku dziecko, którym się musimy opiekować. I tutaj dziękuję pani kierownik obecnej. Dziękuję pani kierownik, że pomagacie mi w tym wszystkim, bo to jest bardzo wielka wartość dodana. Przecież mamy piękny Dom Pomocy Społecznej w Kostobłotach. Pamiętam, jak byłam członkiem zarządu, pani dyrektor poprzednia, to był już październik, kiedy przyznano nam pieniądze z projektu na odnowę tego domu. Przecież to był taki dom dawniejszy, taka szkoła PRL-owska. Okna i same okna. A trzeba było sobie stworzyć taki dom. I pamiętam, jak dzisiaj pani dyrektor, pan starosta mówi, to co pani dyrektor, podejmuje się pani tego, czy nie? Bo jeżeli nie, to pieniądze wracają do fundacji. Z powrotem do pana marszałka. A
ona siedziała, spuściła głowę i mówi, podejmuje się. Wyobraźcie sobie, że od października to na szczęście jesień była przychylna tym sprawom. Został ten budynek odnowiony. Oczywiście pani dyrektor zaprosiła za to zdrowiem. Oczywiście powiedzieć jeszcze dwa słowa tylko. Drugi dom to jest to Kozula. Tam jest 300 osób w tej chwili. 2,5 miliona w tej chwili pieniędzy zostało również przekazanych na usprawnienie tego domu. Dom brata Alberta w Kodniu, również który opiekuje się osobami starszymi, a tych osób coraz będzie więcej. Ubolewam tylko nad tym, zawsze to mówię, że są te domy troszeczkę za drogie dla przeciętnych takich rencistów. Wielu to osobom bym chciała jeszcze podziękować, ale nie mogę sobie nie pozwolić podziękować dla pani rehabilitant, która swój czas poświęca po to, żeby jechać tutaj do was. Ale najbardziej na kanwie teraz wydarzeń, kiedy mamy strajki nauczycieli, nie wnikamy, czy słusznie, czy nie, oni wiedzą najlepiej. Ale ja uczulam na jedno. Mówi pan sekretarz, że będzie pan minister w Kodniu. Oczywiście, jak będę zdrowa, to mu powiem. Żeby też się nie obudzić kiedyś w takim momencie, że nie będzie pracowników do pracy przy osobach niepełnosprawnych. Bo to oni zasługują na pobory takie, jakie mają posłowie, jakie mają ludzie na stanowiskach, gdzie nie wykonują takiej ciężkiej pracy. Przecież nauczyciel ma oczy tylko z przodu, a pracownik tych wszystkich osób, które dzisiaj siedzą i które są rozpośrednieni po całym województwie, muszą mieć oczy z tyłu, z przodu i najlepiej by było, żeby z każdej strony i uszy. Bo tak wymaga praca przy osobie niepełnosprawnej. I oni powinni być wynagradzani, i oni powinni być dopieszczani, że tak powiem. Ile razy idę ulicą, jadę rowerem, idą w środku pani, jak kurczaki koło, a one prowadzą te osoby po sklepach, do kościoła, wszędzie. Przecież to jest ogromny trud. Trud? Ja nie wiem, może właśnie porównywalnie do tego dzisiaj naszego bohatera, który tutaj z tym ciężarem na plecach. Szanowni Państwo, kończąc, powiem, że to jest wszystko oparte na faktach. 5 lat byłam w Radzie Szpitala. I wiecznie tłukłam jeden temat. Podwyżcie, szanowni dyrekcja, płacę dla pielęgniarek. I co? I wyszło na to, że pielęgniarki zaczęły odchodzić od dużych pacjentów. I dopiero kiedy porozum rząd przyszedł i podniósł do poziomu płace dla pielęgniarek, to teraz leżą w szpitalu, między rzeczą pytam, przychodzą, pani Kaju, dziękujemy pani bardzo, ile pani włożyła w to trudu. Ja mówię, ale jesteście zadowolone? Tak, teraz jesteśmy zadowolone. Teraz wiemy, za co pracujemy. Teraz wiemy, za co inaczej. My sami sercem i tak podchodzimy do pacjenta. My myśmy od tych uszy nie odeszli. Ale teraz wiemy, za co pracujemy. Ponieważ ponad 12 godzin, że nie wypiliśmy herbaty, nie głodnili do toalety pójść. Taka jest prawda. A mówię to dlatego o tym, że ja jestem już spakowana w takim wieku, że mogę niedługo odejść. Zwracam się do tych młodych, pana sekretarza, pani skarbnik wspaniałej naszej, pani kierownik. Wy zostaniecie, dbajcie o tych ludzi, którzy dbają im i opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Bo to jest ogromne zadanie i ogromny ciężar. I tak jak tu wszyscy siedzimy, życzę wam zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych.
radosnych, może nieraz zagrabianych jakimiś łzami, ale niech te łzy będą okraszone taką nadzieją. Nadzieją, że zmartwychwstanie Pana Jezusa przynosi nam wiarę, w naszej wierze, że może będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Yeah.